Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej, pierwszej w 2020 roku, no i pierwszej po wyborach. Chciałem serdecznie podziękować mieszkańcom Turku, powiatu tureckiego za, uważam, bardzo dobry wynik. I cóż, przystąpić do pracy. Na razie spotykamy się w Urzędzie Miasta, ale od marca z powrotem będę miał biuro w remizie, w siedzibie OSP. I będziemy się regularnie spotykać, rozmawiając i starając się załatwić wiele spraw tureckich. Mnie bardzo, jestem po rozmowie i po pierwszym dyżurze, bardzo interesujące już tematy z Turku zabieram na interpelację poselską. A także rozpoczynamy rozmowę o tym, co Turkowi jest potrzebne w najbliższym czasie. Bardzo cieszę się z decyzji, która spowoduje, że park miejski, stary park miejski będzie parkiem z nowymi funkcjami, i to bardzo odpowiedzialnymi, odpowiadającymi NGO-som, czyli wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom społecznym. 14 milionów na rewitalizację parku od marszałka, jest to piękna rzecz i wydaje mi się, że musimy sprawę pociągnąć dalej. Trzeba zrobić wszystko, ażeby doszło do rewitalizacji też rynku, żebyśmy tutaj ten cały ciąg jak gdyby rewitalizacyjny zrobili, i wydaje się, że tutaj trzeba poszukać pieniędzy. Będę się o to starał. To jest chyba dla mieszkańców Turku bardzo istotna sprawa. Powstanie taki ciąg, w którym, który będzie również i odpoczynkową funkcję pełnił, i taką rekreacyjną, i taką chyba miastotwórczą na miarę XXI wieku. Chciałbym Państwu powiedzieć, czym się w tej chwili zajmuję i z czym możemy się zmierzyć w najbliższym czasie, ze względu na to, że robimy program Wielkopolskiej Doliny Energii. Postanowiłem pokontynuować sprawę związaną po pierwsze z energetyką i energią, ale w różnych odsłonach, również odnawialnych źródłach energii. Zostałem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. I tam w tych zadaniach, które mamy w tej komisji, to są właśnie sprawy związane z transformacją energetyczną. Druga sprawa to jest Komisja do Spraw Unii Europejskiej. To jest też bardzo istotne ze względu na środki europejskie. I tutaj również będę kontynuował tę pracę związaną z przybliżaniem jak gdyby tych europejskich możliwości do nas. No i powołałem, jestem przewodniczącym zespołu do spraw sprawiedliwej transformacji energetycznej, zespołu ponad podziałami, bo muszę powiedzieć, że do zespołu też przystąpili koledzy z PiS-u, koledzy z Lewicy, koledzy z PSL-u. Tak więc zespół powstał taki ponad podziałami i chcielibyśmy w ramach tego zespołu do spraw sprawiedliwej transformacji rzeczywiście stanowić taką forpocztę parlamentarną dla pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach tej sprawiedliwej transformacji. Trochę mnie zaniepokoiły wystąpienia premiera Morawieckiego, nawet bardzo mnie zaniepokoiły, który powiedział, że nie będziemy przystępować sięgać po pieniądze z funduszu, a raczej powiedział, że sięgniemy po nie, mimo tego, że nie będziemy realizować celu transformacyjnego na 2050 rok, kiedy Unia Europejska chce być zeroemisyjna. Polska do czerwca ma podjąć decyzję w tej sprawie, ale już wszystkie dokumenty Unii Europejskiej pokazują, że jeśli Polska nie wskaże roku 2050 i nie przygotuje specjalnego programu transformacyjnego, to sięgnięcie po te pieniądze będzie bardzo trudne. Na razie te przecieki, które z negocjacji docierają, ostatnio Komisja Europejska przedstawiła projekt podziału 100 miliardów euro plus 7,5 miliarda takich dodatkowych pieniędzy. Podobno 27 miliardów ma być dla Polski, więc Unia Europejska przeznaczyła dla naszego regionu sporo pieniędzy jak na początek.
Z tym, że musimy pamiętać, że tych, którzy chcą sięgnąć po pieniądze transformacyjne w Europie, jest 100 regionów i ponad 200 tysięcy pracowników jest zatrudnionych w tych 100 regionach i ci wszyscy będą chcieli niewątpliwie sięgać po te pieniądze. Na szczęście my jesteśmy dosyć z przodu, bowiem dzięki pełnomocnikowi marszałka i tym działaniom, które tutaj były robione, my już w tej chwili w Unii Europejskiej mamy konkretne fiszki, konkretne projekty na te pierwsze pieniądze, które jeszcze są z poprzedniej perspektywy finansowej. Tak więc zamierzamy premiera Morawieckiego cisnąć jako ten zespół do spraw sprawiedliwej transformacji i nie możemy odpuścić tych pieniędzy, one są zbyt ważne. To są te sfery, którymi się zajmuję bezpośrednio, czyli te komisje i zespół do spraw sprawiedliwej transformacji, ale także zajmuję się w tej chwili sprawami związanymi z cenami energii. Miałem właśnie w tej chwili na forum Sejmu wystąpienia w tej sprawie. Poprosiliśmy jako klub Koalicji Obywatelskiej, w imieniu klubu występowałem na forum Sejmu na specjalnej debacie temu poświęconej. My uważamy, że w tej chwili polski rząd wszedł w pułapkę energetyczną, która prowadzi nas do właśnie tego, że ceny energii będą rosły i to będą rosły dramatycznie, ponieważ nastawienie na gospodarkę węglową, a zarazem brak konsekwencji w tej gospodarce węglowej, patrzmy chociażby na Ościsłowo, które jest, a jakoby go nie było. Gdyby rząd był zdeterminowany na to, żeby to była gospodarka węglowa, to Ościsłowo by po prostu było. Natomiast nie ma go i wszystko wskazuje na to, że nie będzie. W związku z tym nie można mamić i Unii Europejskiej, i nas wszystkich, że gospodarka węglowa jest dla tego rządu priorytetem. Nie powinna być, to stwierdzam teraz i Państwo chyba wszyscy musimy się z tym zgodzić, że nie powinna być z bardzo prostego powodu. Zmiany klimatyczne są tak wyraziste, że już nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy iść w odnawialne źródła energii i musimy iść w zeroemisyjną gospodarkę do 2050 roku. A co do cen energii, które będą nas coraz bardziej kosztowały, każde gospodarstwo domowe, firmy, będzie kosztowało coraz więcej, no to musi być świadomość tego, że ceny będą rosły coraz bardziej, a rekompensaty, o których mówi rząd, będą malały. W 2019 roku, za 2018, wszystkie gospodarstwa domowe dostały zatrzymaną podwyżkę cen, dostały na energię elektryczną, natomiast firmy już tylko za pół roku. Za 2020 rok gospodarstwa domowe już tylko te dostaną, które mają najmniejsze dochody, czyli PIT na poziomie 17%. Pytanie w tym momencie, co z rolnikami, co z tymi, którzy pracują w szarej strefie itd., itd., bo to w końcu też są odbiorcy energii. I oni tych rekompensat nie dostaną, ale w 2021 roku tych rekompensat już będzie zero, nie będzie nic. Firmy za 2019 rok, także 2020, także nie dostaną żadnej rekompensaty. To powoduje, że ceny energii będą rosły dramatycznie, inflacja będzie rosła, już w tej chwili jest poziom 3,4% inflacji. Widzimy to po naszych pieniądzach, które kurczą się niesamowicie, kiedy idziemy do sklepu. Wszystko wskazuje na to, że przekroczymy 4%. To powoduje, że nasze oszczędności, nasze emerytury, nasze zarobki, mimo tych wszystkich szumnych zapowiedzi o podwyżkach, będą coraz bardziej przejadane przez właśnie ceny, które będą cenami galopującymi. Jeśli wszystkie firmy są pozbawione, skazane na wysoką cenę energii, to niestety te firmy też będą podnosiły koszty, ceny swoich produktów. My wszyscy, mimo tych rekompensat, które są zapowiadane przez rząd, nie będziemy mieli zrekompensowanych dwóch wskaźników. Pierwszy wskaźnik to jest tak zwana opłata mocowa. Od października każdy z nas co miesiąc zapłaci dodatkowo 10 zł, ale także nie będzie zrekompensowana opłata handlowa. Każdy z nas
płaci za tą opłatę handlową na rachunku, to jest dla spółek obrotu, około tam kilku złotych, a w tej chwili widzę, że spółki obrotu wskoczyły na 17, 18 zł w opłacie handlowej, czyli też kolejne 10 zł. To już powoduje, że co miesiąc chociażby w tej energii my jako odbiorcy indywidualni, bo firmy są na zupełnie innych zasadach, czyli te zwyżki energii będą miały bardzo duże. Co my proponujemy, żeby nie było tej eskalacji cen energii? Proponujemy, ażeby pomoc publiczna, która jest dedykowana wszystkim i mieszkańcom, i firmom, jeśli ona jest, ona powinna nie służyć przejadaniu tej pomocy publicznej, czyli nie powinna konserwować tego, co jest, tylko powinna zmierzać do tego, ażeby strukturalnie ceny były coraz niższe, a nie coraz wyższe. Dlatego zwracając uwagę na przykład na aukcje OZE, wiatrowe, cena energii na aukcjach wiatrowych to jest 200 zł za megawattogodzinę, a węglowe ceny to jest 300 zł za megawattogodzinę, więc tu już widzimy bardzo dużą rozbieżność. I rząd wprowadza program, na przykład Mój Prąd, kiedy daje na fotowoltaikę 5000 zł. Ale te 5000 zł dotyczy tylko ludzi bogatych tak naprawdę. No bo jeśli ja mam, chcę mieć niższy rachunek za prąd, to muszę mieć na górce odłożone 20 tysięcy, 25 tysięcy, po to, żeby dostać od rządu 5000 zł i żeby sobie zrobić instalację fotowoltaiczną. Czyli w związku z tym my proponujemy, i to będzie nasz program taki wiodący, tak jak był program powszechnej elektryfikacji Polski, tak w tej chwili chcielibyśmy wprowadzić program powszechnej fotowoltaizacji Polski. To oznacza, że każdy obywatel, system tych energii z fotowoltaiki powinien być systemem powszechnym i nieograniczonym możliwościami portfelowymi obywateli, tylko powinna być to, tak jak przy elektryfikacji była to inwestycja państwa, tak samo teraz to powinna być inwestycja państwa przy zdecydowanie odwróconej sytuacji, czyli niech każdy zapłaci te ze swojego właśnie 5 tysięcy, a rząd niech zapłaci pozostałą kwotę. Powiecie państwo, że to jest niemożliwe, ale pomoc publiczna, bo to się do tego sprowadza, na gospodarkę, energetykę węglową, była wielomiliardowa i jest nadal wielomiliardowa w stosunku do pomocy i jest kilkaset procent większa niż pomoc dla odnawialnych źródeł energii. Kilkaset procent, czyli gdybyśmy poszli właśnie w tę pomoc publiczną promującą odnawialne źródła energii dla każdego obywatela, to wydalibyśmy zdecydowanie może takie same pieniądze albo mniejsze, ale efekt tego dla każdego obywatela byłby zdecydowanie lepszy. To jest to, co chciałem powiedzieć. Jeszcze nadmienię o wyborach w Platformie, bo mamy wybory w Platformie, jak państwo wiecie. I tutaj 25 stycznia będziemy wybierać przewodniczącego. Jutro mamy spotkanie w Koninie. Zapraszam też strukturę turecką na spotkanie z Borysem Budką. Wydaje się, że jest to taki kandydat obok Tomka Siemoniaka, który ma realne szanse, żeby zostać przewodniczącym. Uważamy, że w tej chwili te wybory spowodują, że otworzymy się jeszcze bardziej na nowe środowiska, nowych ludzi, również wiekowo. Chcielibyśmy mieć ofertę bardzo szeroką i być jak najbliżej wszystkich mieszkańców. O.